My z Warszawy. Tam stoimy. Weźmy ze sobą. Co mi dzisiaj o 6 rano z Warszawy wyjechały. A to kolega po Zatoce Gdańskiej jeździ, pokazuje ptaki. I też przyjechał do Białowieży? Tak, tak. Powtarzają się i znajome twarze, ale i co roku ktoś nowy przyjeżdża. Państwo z Krakowa, tak? Tak, tak. Moja koleżanka ma różne dobre pomysły. Chyba czas zacząć zarządzać, dlatego ja spróbuję troszkę to ogarnąć. No ale niech ta charcząca się odezwie, ta straszna. Posłańcy nocy. Reportaż Anety Gałaburdy. Dobra, to będziemy... Pakujemy chyba. Słysząc ten głos, no, jest to przekonanie, że to zwiastun jakiegoś nieszczęścia. Faktem jest, że pohukiwanie jeszcze do tego w nocy kojarzy się tak nieciekawie. No jest taka sowa pomykówka, który głos ma w ogóle koszmarny. Dodatkowo jest to bardzo jasna, prawie że biała sowa, więc taki duch nagle przelatujący między domami, taki wydający straszne odgłosy, no... Zapewne skojarzenie wywołuje nieciekawe. Uważano, że ktoś umrze, jeżeli zobaczą czy usłyszą sowę, więc jak sowy próbowały się osiedlić na strychu, to zwalczano je wszelkimi sposobami. To są ptaki, które no, potrzebują jakichś dziupli albo jakichś schronień na zaniedbanych strychach, wieżach kościelnych. Na stare drzewa, no to w miastach z reguły cmentarze. No, ale z drugiej strony, jeśli ktoś mieszka w domu, w którym co wieczór to słyszy ten głos, no to doskonale wie, że życie bynajmniej nie składa się samej nieszczęść w tym momencie takiej osoby. Więc przeciwnie, tam tych gryzoni nie ma. Może być to fajny sąsiad. Czyli będziemy szukać najpierw suweczek, a potem sów. Suweczek, myślę, że możemy usłyszeć puszczyka, no i włochatkę, która zzywa się już po ciemku, później w nocy. O, właśnie odzywa się suweczka. Ale to w telefonie. Ale to w telefonie, tak. Są różne metody, niektórzy gwizdzą, jak potrafią ładnie gwizdać, niektórzy puszczają głos z głośnika. Wszyscy mają w komórce... No, XXI wiek, zawsze lepiej mieć jakieś takie trudne... Puszczyka i suweczkę można wabić bez korzystania z magnetofonów czy jakichś urządzeń. I uwaga, teraz będę wabił. Jeśli sowa ma coś w rodzaju lusterka dźwiękowego, słyszy samą siebie, to jest jakby bardziej podekscytowana i skłonna pojawić się, odpędzać rywala. Te nowoczesne metody też są stosowane, oprócz używania właśnie pogwizdywania, pochukiwania. Na pewno tu skręcamy? Na razie idziemy na tą taką zmierzchową posłuchać, a później już jak się jeszcze troszkę ciemniej zrobi, to chyba przejedziemy w inne miejsce, żeby już taką nocną sowę znaleźć i jej posłuchać. No jakby się trochę słabnie ten wiatr, może nie będzie bujać gałęziami. Wiatr i deszcz to są sytuacje, które zniechęcają trochę ptaki do śpiewania. Generalnie wszystkie, bo wtedy po prostu jest to śpiewanie mniej skuteczne. Jest to racjonalne, po prostu trudno zaznaczać terytorium w sytuacji, kiedy tego śpiewu nie słychać. Czyli jest to trochę słabo skuteczna metoda. Natomiast sowy generalnie bardzo lubią pogodę wyżową, czyli kiedy jest bezchmurnie, bezwiecznie i w tym momencie głos się świetnie niesie. A tu mamy niepokojącego się kosa. To taki odgłos, jakbyśmy w kowadełko jakimś zimopeczkiem stukali. Ting, 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 ting. Coś tam musi być. Może łasica, może suweczka, może jakiś drapieżnik. Tak się właśnie mówi, że jeżeli gdzieś na takie gwizdanie i na wabienie słychać reakcje sikor, drozdów, kosów, a sama sowa się nie pokazuje, to i tak jest to dobry sygnał, bo znają te ptaki głos. Czyli jeżeli sobie idziemy, pogwizdujemy, zlatują się wokół nas sikory, oho, wiedzą, kto mógłby się pojawić. Także to jest też taki wskaźnik. Skoro sikory reagują, kosy reagują, to muszą znać suweczkę, może gdzieś ona w pobliżu się pojawia. Oczywiście wrony, sójki potrafią molestować puszczyki, jeżeli gdzieś takiego puszczyka znajdą. To jest niesamowity jazgot. Inne ptaki leśne nienawidzą sów. No jest to drapieżnik, jest to coś takiego niezwykłego, dziwnie się zachowuje. Suweczka może też upolować sikorę jakiegoś ptaka, czasem w rozmiarach zbliżonego do siebie. Więc to jest też drapieżnik. Poza tym sowa jedna drugą może zjeść. Czyli jeżeli gdzieś jest suweczka, usłyszy ją puszczyk, to puszczyk spokojnie suweczkę może skonsumować. I jedna drugiej unika. Jeśli gdzieś w terytorium suweczek
na przykład chcielibyśmy zwabić puszczyka, to już sóweczka się na pewno nie odezwie. Można zapomnieć. Małe sowy boją się dużych sów. Tak jak czasem za dnia skrzeczą sójki, to właśnie kosy też reagują na swoich wrogów, napastników, drapieżników. Mamy tu trochę świerków, na których czasami gdzieś na wierzchołku może przesiadywać. Kawałek podmokłego lasu. Taką mozaikę środowisk. O, tu jest ciekawostka. Szyszka. Cięcioły mają tu stołówkę. Zrywają szyszki ze świerków, pychają je w szczelinę w korze dębu i wyłuskują z niej nasionka. Jest pewna zależność oczywiście, bo sóweczka gnieździ się w dziupli. Jeśli w lesie nie ma cięciołów, nie ma dziupli. Duże sowy wykorzystują naturalnie wypuchniałe pnie, a mniejsze wykute dziuple. W zasadzie dziupla służy tylko do rozrodu, czyli tam składane są jajka i wykluwają się młode. Sowy często w dzień przesiadują w świerkach, w gęstych młodnikach. Puszczyki mogą mieć dziuple do odpoczynku dziennego i dziuple do rozrodu. No i chyba gdzieś tu dochodzimy już. Może będziemy nasłuchiwać. Poczekamy, może sama się odezwie. Zawsze lepiej, jak ptak się odezwie spontanicznie, żeby mu tam nie przeszkadzać, powiedzmy, tymi głosami, które będziemy odtwarzać. Przywita się z nami. Nie tak łatwo ją wypatrzyć, ponieważ jest bardzo mała. Bardzo cicho lata. Żadnej sowy praktycznie nie słychać, jak leci. Może nam przelecieć nad głową i jej nie usłyszymy. Ale bardzo często po otworzeniu głosu przylatuje. Nawet jeśli nie ma ochoty się odezwać, to przyleci zorientować, co się dzieje. To zmacznia, czy taki mały gitarowy. On daje lepszy dźwięk niż taki zwykły głośniczek. Ja się troszeczkę teraz oddalę od nas wszystkich. Generalnie jak puszczę głos, to staramy się patrzeć gdzieś do góry, bo może akurat komuś się uda zobaczyć. Śpiewa tam suweczkę, nie wiem czy słyszycie. Cały czas śpiewa, tylko że każdy szmer jakby zagłusza. Jeszcze kawałek, tak? Obecności puszczyków. Czyli jak dwa puszczyki usłyszeliśmy, to suweczka już... Raczej gdzieś powinna się chować teraz w tym momencie. Poleciał? Pewnie parka, bo najpierw słyszeliśmy samca, później jeszcze samicę. No i teraz samiec usłyszał tutaj nasze wabienie, oblatuje terytorium i z różnych stron próbuję zorientować się, gdzie jest rywal. Raczej suweczki już się tutaj nie należy spodziewać, bo ona nie odezwie się, słysząc puszczyka, także dzisiaj już raczej nie. Dalej idziemy? O, nie jest tak mokro na szczęście. Już ciemno. Teraz idziemy w las na kolejną sowę. Idziemy kolejką wędkotorową. Symbol, można powiedzieć, Puszczy Białowieskiej, właściwie naszych puszcz tutaj, Podlasia, ponieważ jest to bardzo rzadka sowa, która występuje głównie tutaj właśnie w północno-wschodniej Polsce. I tutaj w Puszczy Białowieskiej jest najliczniejsza. Sowy wcale nie są, wbrew temu, co uważamy, mądrymi głowami z tego względu, że stosunkowo mają małe mózgi względem wielkości ich ciała w porównaniu do innych gatunków, co zresztą w pewien sposób przekłada się na ich inteligencję, więc wcale nie są tak bystre, jakby nam się wydawało. Aczkolwiek tak naprawdę nie potrzebują zbyt dużo myśleć. Mają doskonale wyostrzone zmysły, które są wystarczające do tego, aby żyć i przetrwać w środowisku, w którym żyją.
Sowa może obrócić głową o prawie 360 stopni. Tak, prawie. To jest też jedno z przystosowań właśnie pozwalające im na bycie właśnie doskonałymi nocnymi łowcami, bo bez właściwie odwracania ciała, hałasowania, potrafią tak nakierowywać swoją głowę w różne miejsca, aby zbierać sygnały dochodzące w postaci właśnie odgłosów, które pomagają im w namierzaniu właśnie ofiar. Tam musi być jakiś skręt chyba, nie? Tak, tu chyba jest zejście. Jest strasznie ciemno z tego względu, że jest pochmurne niebo. Teraz my czekamy na Władkę. Ma taką głowę dużą, napuszoną, która wygląda trochę jakby właśnie była taka owłosiona. Właśnie wabimy Władkę. Takie hup. Czasami samiec, zanim odpowie, to długo się zastanawia. Przylatują najpierw, żeby sprawdzić, co było źródłem tego dźwięku, głosu, który sprowokował. A nie zawsze od razu się odzywają. Także tak naprawdę może być tak, że ona już tutaj gdzieś czeka i się patrzy na nas. Nie wiem, czy jest wielu amatorów nocnego chodzenia po lesie, w którym nic nie widać. Większość tych sów tutaj w Puszczy Białowieskiej można obserwować właściwie nawet przy głównych drogach albo przy samej Białowieży. Więc takie wyjście w głąb lasu tutaj jest dosyć ciekawe. Jest oczywiście deszczyk emocji, aczkolwiek nie jest on związany z jakimś niebezpieczeństwem, tylko raczej z tym, czy uda się usłyszeć i ile. Ale na pewno nie jest tym, że w lesie jest niebezpiecznie. No, las nocą jest chyba jednym z bezpieczniejszych miejsc. Najniebezpieczniejsi dla samego człowieka są ludzie, więc niczego i nie trzeba się obawiać, bo bajki o jakichś krwiożerczych wilkach, to jest w ogóle absurd, że ludzie jeszcze w coś takiego wierzą. Nawet jeżeli się znajdziemy obok miejsca, gdzie sowa występuje, to niekoniecznie musi się odezwać. Z tego względu, że nie pasuje jej pogoda, nie odpowiada jej wiatr i tak dalej, więc to też nie jest właśnie takie proste. I to też jest taka nauczka dla nas, taka lekcja doświadczenia, że każde miejsce trzeba sprawdzać kilka razy, bo jednokrotne sprawdzenie jakiegoś stanowiska, jakiegoś miejsca nie mówi wcale nam o tym, że tam słów nie ma. Są miejsca, w których staramy się być kilka razy i nie odzywa się nic i wreszcie jesteśmy za piątym, szóstym razem i nagle coś się odzywa. Rekompensata? Tak, za te wszystkie zimne noce, które spędziliśmy na przykład na cmentarzu w poszukiwaniu sowy, która wreszcie łaskawie raczyła się odezwać. Raz, jeden raz. Był to reportaż Anety Gałaburdy, Posłańcy Nocy. W reportażu wystąpili Tomasz Kułakowski, Jarosław Banach i Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a także przewodnicy Marcin Wereszczuk i Paweł Białomyzy.